Hej, z tej strony Dada. Dzisiaj, jak poprzednio, daję grze max 3 godziny, aby opisać ją w około 3 minuty, jednak na dzisiejszej liście pojawią się gry, które już kiedyś zawojowały moje serce. Jest to konkretnie seria Age of Empires. A więc, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do pierwszej gry tego zestawienia. A no tak, wszystkie gry będą omawiane dość szczegółowo, więc jeżeli nie chcesz zaspoilerować sobie początku tych gier, po prostu przewin dalej. Jest to kolejna gra, lecz dziś jedyna, jaką posiadam darmowego rozdawnictwa na Epiku. Zajmuje 1.22 GB, jest grą studia The Dalek Entertainment. Gra ta prezentuje sobą gatunek gry logicznej, przygodowej oraz gry doznania, czyli takiej gry, jaką było Abzu. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że kiedykolwiek, a tym bardziej tak szybko, jakaś gra sprawi mi taką trudność w opisaniu i będę miał do niej tak mieszane uczucia. Ale może podam więcej konkretów. Zaczynamy grę w jaskini, a naszym pierwszym zadaniem jest przejście do ołtarza bogini. Po drodze możemy natrafić na pradawne zapiski o świecie gry w postaci manuskryptów na wielkich tablicach. Już tu, w pierwszym etapie gry, zauważyłem dziwne lagi w animacji. Nie wiem, czy jest to tylko u mnie, ale podczas skoku animacja bohaterki straszliwie się utnie. Jednak po wyjściu z lokacji startowej problem na chwilę przestaje mieć miejsce. Przed wyjściem jednak dostajemy w swoje ręce latarnię, która jest darem od bogini, przez co automatycznie stajemy się wybrańcami. Jednak cała jaskinia zaczyna się walić, więc musimy uciekać. Po ucieczce z niebezpieczeństwa napotykamy naszego mentora. Od razu po spotkaniu wprowadzana jest mechanika przemian w ptaka, a dzięki temu możliwość lotu. Jest to najlepsza część z tej gry. Lot jest imersyjny oraz naprawdę przyjemny. Gra posiada mapę, jednak to NPC, które spotykamy na swojej drodze, kierują nas w miejsca, do których mamy trafić. Jednak możemy również eksplorować mapę na własną rękę i jest to przyjemniejszy etap rozgrywki. Gdyby to było wszystko, gra byłaby okej. Niestety nie jest. I naszym głównym celem jest zebranie kluczy do świątyni, a następnie pokonanie zagadek, jakie te świątynie kryją. Na papierze brzmi to fajnie, no ale takie nie jest. Miejsca, w których znajdują się klucze do świątyni, są banalnie prostymi łamigłówkami, a same świątynie nie mają zbyt wiele do zaoferowania. Nawet gdyby grając nastawić się na grę doznanie i czerpać wszystko, co można z tego świata, to etapy świątynne to psują. Zacząłem rozgadywać się o miejscach, w których znajdujemy klucze, jednak nie powiedziałem, jak je znaleźć. Poza tym, iż dostajemy wskazówki od NPC, w którą część świata mamy się udać, na miejscu czekają nas słupy światła, dzięki którym możemy wiedzieć, że na pewno jesteśmy na miejscu. Podchodzimy pod owy słup i nic. Żadnej ikonki, żadnego kliknij E, albo otworzyć, pustka. Dopiero po przeleceniu krainy przez następne 5 minut i odpaleniu game walkthrough dowiedziałem się, iż w takim miejscu musimy wyciągnąć latarnię. Czy tak trudno było zaimplementować wyskakiwanie odpowiedniego klawisza w miejscach kluczowych? Przecież przy każdej najmniejszej tabliczce z historią świata taki klawisz się pojawia. Dużo ponarzekałem, jednak dla osób, których nie razi toporność niektórych mechanik, gra może być w miarę przyjemna. A już na pewno latanie, które jest cudowne. Aftermath miała być drugą dzisiejszą grą. Niestety serwery gry zostały zamknięte, więc dzisiejszą drugą pozycję zajmuje. Jest to pierwsza gra z serii Age of Empires, lecz w edycji Definitive. Wypuszczona w roku 2018, czyli ponad 21 lat po wypuszczeniu oryginalnej wersji. Gra zajmuje 12 GB i stworzona została przez Ansible Studios. Natomiast nie brali oni udziału przy tworzeniu wersji Definitive. Posiada ponad 10 przygodowych kampanii fabularnych, jak i tryb single i multiplayer. Skupił się tu na opisaniu trybu custom game, czyli według mnie najlepszej części zabawy. Do wyboru mamy aż 16 cywilizacji różniących się dostępnymi jednostkami, budynkami i ulepszeniami. Jak większość starszych gier RTS, jest piekielnie trudna i nie wybacza błędów. Gra podzielona jest na tytułowe ery, czy ages, przez które musimy przejść, aby ulepszyć swoje jednostki oraz ekonomię. Kolejne przechodzimy przez epokę kamienia, narzędzi, brązu oraz żelaza. Aby przejść do kolejnej ery, potrzebujemy określoną ilość surowców, a występują cztery: jedzenie lub mięso, drewno, złoto oraz kamień. Gra ta oraz sama edycja Definitive jest przeznaczona dla graczy szukających starych, dobrych strategii czasu rzeczywistego, chociaż miłośnik nowszych produkcji niewątpliwie się w tej grze zakocha. Jest to druga część z serii Age of Empires w edycji HD, czyli odświeżona wersja kultowej strategii czasu rzeczywistego z 1999 roku. Edycja HD została wydana w 2013, gra zajmuje 4.46 GB i została osadzona w średniowieczu. Epoki, jakie w tej grze występują, to Dark Age, Feudal Age, Castle Age, Imperial Age oraz Post Imperial Age. W grze możemy zagrać jedną z 18 cywilizacji, które jak w części poprzedniej różnią się drzewkiem technologicznym. Gameplay gry nie różni się specjalnie od części pierwszej,
lecz posiada znaczne poprawki, a kluczowo z mojego punktu widzenia jest niematerialność farm, co sprawia, że jednostki mogą przechodzić przez farmy, nie blokując się o nie. Również Pathfinding został lekko ulepszony względem poprzedniej wersji. Znacznym ulepszeniem jest również podzielenie budynków na ekonomiczne oraz wojskowe, jak również lepsze ułożenie obozowisk do zbierania zasobów. Między innymi braku podziału na obóz do zbierania mięsa i obóz do zbierania produktów rolnych. Za to zasoby takie jak drewno i minerały dostały swoje osobne obozy zbieracki. Dodatkowym atutem, który będzie się przetaczał również przez następne części serii, jest jednostka zwiadowcy, którą dostajemy na samym początku rozgrywki. Poziom trudności w tej odsłonie jest dużo niższy niż w poprzedniczce. Gra posiada 5 settingów historycznych kampanii, przy czym 3 zablokowane są za DLC. Każdy setting posiada od 5 do 4 ścieżek dowódców, a każdy z tych dowódców posiada około 8 misji. Oznacza to ogromną ilość godzin spędzonych jedynie ogrywając kampanię. A jak mogliście zauważyć przy omówieniu poprzedniej części, ja najbardziej uwielbiam Custom Game. Tryb AOE2 jest ulepszoną wersją poprzedniej części, więc polecam ją osobom uwielbiającym starsze RTS-y, jednak o odrobinę większej jakości niż poprzedniczka. Również scena multiplayer jest dużo większa niż w pierwszej części i obecnie gra tam dużo więcej osób niż w części następnej. Postanowiłem trochę zepsuć kolejność alfabetyczną, ponieważ Age of Mythology wyszło 3 lata przed Age of Empires 3, więc niektóre mechaniki, które posiada AOE 3, pochodzą z AOM. Age of Mythology było pierwszą grą z serii Age of, w którą grałem. Dlatego też ciężko stwierdzić, na ile godzin ta gra mnie wciągnęła. Oprócz tego, co podaje Steam. Gra zajmuje 2,48 GB i osadzona jest w świecie pełnym mitologicznych stworzeń. Od minotaurów z mitologii greckiej przez egipskie sfinksy, aż po nordyckich olbrzymów i wiele więcej. Przydaje jedną z lepszych kampanii fabularnych w grach RTS, prowadzącą nas przez ważne momenty wszystkich tych mitologii, co pozwala nam wciągnąć się nie tylko w świat gry, jak i również w historię starożytną, jak i opowiadania ludzi z dawnych lat o tajemniczych stworach. Oprócz tego, gra posiada przerywniki filmowe na silniku gry, po których od razu wchodzimy do rozgrywki. Poprzednią grą, która miała coś takiego zaimplementowane, był Warcraft 3. Również oprócz głównej kampanii Fall of the Trident, posiada również kampanię The Golden Gift oraz The New Atlantis, która pochodzi z dodatku wprowadzającego Atlantydów. Oprócz kampanii standardowo posiadamy tryb multiplayer, jak i moją ulubioną custom game. W tym trybie mamy do wyboru w edycji podstawowej 3 cywilizacje, a w wersji z dodatkami 5, podzielonych na 3 główne bóstwa. Poza wymienionymi już Grekami, Egipcjanami, Nordami i Atlantami, ostatnią cywilizacją są Chińczycy. W tej części mechanika gry widocznie się zmienia. Przede wszystkim kamień został zastąpiony przysługami, za które rekrutujemy mityczne jednostki. Każda z cywilizacji zdobywa je w inny sposób. Grecy przez modlitwę, Egipcjanie przez budowę monolitów, Nordowie poprzez jednostki i walkę. Następną zmianą są niewyczerpane farmy oraz złoże ryb, więc nie musimy się martwić o to, aby patrzeć na farmę, czy nadal funkcjonują. Kolejnym dodatkiem są czary, bądź boskie moce, które możemy wykorzystać raz na grę, a dostajemy je za awansowanie w kolejne ery. Nastąpiła również zmiana w erach. Teraz, gdy awansujemy, możemy wybrać bóstwo, które będziemy czcić jako dodatkowe. Każda ze ścieżek daje nam nową mityczną jednostkę oraz bóstwo ekonomiczne. Została również naprawiona mechanika odnajdywania ścieżek przez jednostki i działa bardzo przyjemnie. Oprócz zmian mechanicznych są zmiany wizualne, gdyż w końcu widać bardzo duży przeskok graficzny z 2D na 3D, który moim zdaniem zestarzał się w miarę dobrze. Również cywilizacje w końcu zaczęły się między sobą różnić w znaczącym stopniu. W skład edycji Extended wchodzi również dodatek The Titans, który oprócz cywilizacji Atlantów dodaje również budynek Wrota Tytanów, z których wychodzi unikalny dla każdej cywilizacji Tytan, będący najpotężniejszą jednostką w grze. Czasami wręcz przesadzoną. Zachęcam do ogrania tej produkcji każdego, gdyż jest to jedna z pierwszych gier, które wciągnęły mnie w świat strategii, jak i świat mitologii. AO 3. Ostatnia do tej pory część serii Age of. Wypuszczona w 2005 roku, zajmująca na dysku 35 GB. Pozwala nam grać 16 państwami w 3 różnych stylach rozgrywki, podzielonych na pochodzenie danej cywilizacji, czyli Azja, Europa, Ameryka. Epoki, jakie ta gra prezentuje, to Exploration Age, Commerce Age, Fortress Age, Industrial Age oraz Imperial Age. Część ta wprowadza poza standardowym multiplayerem, custom game, nazywane tu skirmiszem, także bitwy historyczne, no i oczywiście kampanie. Pojawiają się w owej kampanii 3 wspaniałe historie, które wytrzymają poziom z Age of Mythology, bardzo ładnie łącząc pozornie niepowiązane wątki. Niepowiązane, ponieważ w każdej z tych kampanii gramy innym archetypem cywilizacji. Ze strony gameplayowej została wprowadzona mechanika kart, które przysyłają nam posiłki ze starego kontynentu. Ponieważ jak widać po epokach, jak również po dostępnych cywilizacjach, gra osadzona jest w czasach kolonializmu. Poza kartami wprowadzane są poziomy danych państw, które wbijamy grając daną nację.
Ciekawym dodatkiem do rozgrywki jest zastąpienie reliktów, które przynosiliśmy do świątyni w częściach poprzednich, obozowiskami ze strażnikami, z których po pokonaniu strażników możemy odebrać mały bonus do surowców lub dodatkową jednostkę. Kolejną zmianą względem poprzedniczek jest ukazanie całej listy budynków oraz ulepszeń, a nawet poziomu ery, który musimy mieć, aby móc dany budynek zbudować. Oprócz tego wszystkiego z gry zostały kompletnie wyrzucone składy na drewno, złoto czy jedzenie. Jeszcze dodatkową zmianą jest szkolenie jednostek. Teraz w budynkach możemy szkolić od 1 do 5 jednostek naraz. Poza tymi zmianami zostały dodane również szlaki handlowe, będącymi punktami na mapie, które po przyjęciu dostarczają nam zasoby. Wraz ze szlakami został dodany budynek ambasady, który możemy ulokować w mieście neutralnej nacji, aby móc zdobyć ulepszenia oraz szkolić ich jednostki. Z czasów Age of Mythology zachowały się ścieżki rozwoju, gdyż przed przejściem do następnej epoki wybieramy gubernatora, który dołącza do nas, przekazując nam zasoby bądź jednostki. Gra nadaje się raczej dla gracza nieznającego i nie kochającego klasyków gatunku, jak i serii. Jednak muszę przyznać, że kampania jest naprawdę przyjemna. Czasami potrafi dać w kość, jak i przedstawić ciekawą historię. Okej, to na dzisiaj wszystko. Wiem, że pojawiło się kilka problemów z poprzednim odcinkiem, ale mam nadzieję, że ten ich nie posiada. Więc jeżeli się podobało, zostawcie lajka i subskrypcję. Widzimy się za tydzień. Na razie.